Właśnie, czy na emeryturze można podjąć pracę? Osiągnięcia wieku emerytalnego. Występujemy z wnioskiem o emeryturę, ale żeby otrzymać oczywiście to świadczenie, także rozwiązujemy stosunek pracy z swoim dotychczasowym pracodawcą i kiedy już mamy ustalone prawo do emerytury i ją pobieramy, możemy podjąć zatrudnienie na każdej podstawie prawnej, jaka jest możliwa. Właśnie. Jeżeli pracodawca nam oferuje taką możliwość, a my chcemy, nie ma tutaj żadnych ograniczeń co do podstawy prawnej zatrudnienia osoby, która już korzysta z emerytury. Tak. Nie ma także ograniczeń wysokości zarobku. Te ograniczenia dotyczą osób, które są w wieku niższym niż wiek emerytalny, a więc mają inne świadczenie poniżej tego wieku emerytalnego, który od października będzie wynosił 60-65 lat. A więc będzie możliwość łączenia emerytury z aktywnością ekonomiczną na tej podstawie, która po prostu w danym przypadku będzie realna i możliwa do zrealizowania. Panie profesor, realizacja tego projektu oczywiście zależy nade wszystkim. Także Polakom nie zależy na pewnych rzeczach, a jak nie zależy, no to Polska będzie okradana. Bo Niemiec to jest bardzo lojalny i pilnują się kupy. A Polacy to mówią, że Polacy to są świnie. Bo w Rosji jest w Moskwie, nikt papierka nie wyrzuci, a tu na budowie to wyrzucają puszki, wyrzucają na ziemię jak do śmietnika. A z kolei u Niemców znowu czysto. Wygląda na dzisiaj, na dzień dzisiejszy, bo tej sytuacji przecież zależy także realizacja tego projektu. Oczywiście. I teraz tak, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o ubiegły rok, tak jak tutaj rozmawialiśmy, rzeczywiście on był bardzo pomyślny gospodarczo i pod względem też wpływów składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no bo to właśnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest tą instytucją, do której te składki są odprowadzane, tam one są waloryzowane, zapisywane, a zakład ubezpieczeń administruje, odpowiada za zarządzanie, za ustalanie, wypłacanie świadczeń. W ubiegłym roku te wpływy do FUS-u wynosiło ze składek 74,5%. To był najlepszy dochód FUS-u w ciągu ostatnich 10 lat. Najlepszy. Czyli gdyby popatrzeć 10 lat wstecz, to ten dochód tylko jeden raz osiągnął 70%, a w pozostałych latach był dużo poniżej, nawet poniżej 60%. A więc to jest bardzo dobry znak, że te wpływy do Funduszu Ubezpieczeń z tytułu składek były na tak wysokim poziomie. Na to wpływa sytuacja gospodarcza, wzrost liczby zatrudnionych opłacających składek. My to także widzimy, jeżeli chodzi o statystykę. W tym roku, ponieważ bardzo bacznie także analizujemy miesiąc po miesiącu, czy sytuacja wpływu składek do funduszu jest dobra. Po pierwszym kwartale mamy informację, że jest dobra, tak jak w ubiegłym roku w kwartale, a nawet mamy przypis 7,5% wyższy składek za ten pierwszy kwartał. Jeszcze publicznie nie informowaliśmy, także to jest dzisiaj tutaj pierwszy raz podana ta informacja, czyli mamy wyższy ten wpływ ze składek za pierwszy kwartał w porównaniu do kwartału ubiegłego roku. To jest jedna kwestia. Druga, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje dotacje z budżetu państwa, co wynika z ustawodawstwa i ustawy budżetowej i tych przepisów, o których mówimy, emeryturach i rentach, które zapewniają prawo do emerytury, które zapewniają wypłatę. Systemy emerytalne, w tym system polski, są tak skonstruowane, że w ustalonym stopniu finansujemy je ze składek, ale państwo jest gwarantem publicznego systemu emerytalnego, a więc przewiduje w zależności od tej sytuacji dotacje z budżetu państwa. Gwarancja państwa polega na tym, że państwo organizuje system, ustala, kto nim jest objęty, określa, jakie płacimy składki, ale także państwo ustala, że równowagę finansową zapewnia to przez dotacje z budżetu państwa, czyli nasz system emerytalny jest oparty na składkach i na podatkach, bo przecież dotacja z budżetu państwa pochodzi z podatków, które opłacamy
my jako osoby fizyczne opłacają także inne jednostki i inne podmioty. A więc z tego punktu widzenia i konstrukcji to w ten sposób wygląda, że państwo zaciągając te zobowiązania, ustalając to prawo do emerytury, również musi prowadzić taką politykę finansową, aby mając na uwadze te wpływy ze składek, o których mówimy, także zagwarantowało tą równowagę wypłat poprzez dotacje z budżetu państwa. Trzeba z całą mocą podkreślić, że realizacja tego prawa do emerytury od 1 października pociągnie konsekwencje finansowe w latach 2018-2022 dodatkowe w granicach 55 miliardów złotych. I te oczywiście obliczenia nasze to pokazują, ale trzeba też mieć na uwadze, że to jest kwestia taka, że te zobowiązania finansowe i tak by powstały, tylko kwestia, kiedy zaczęłyby być realizowane. Czyli państwo zobaczą, Polacy mają taką wadę, że mogliby być na emeryturze takiej niska płaca, małe pieniądze, ale chcą być kimś, tytuły, docent, doktor habilitowany, tytuły chcą mieć i być i dlatego są debilami, bo to ich zgubiło. Tak jak Paweł napisał, apostoł, chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Tyle, osiągnięcia wieku, a więc tym samym, że zapewni dofinansowanie w razie potrzeby z dotacji budżetu państwa. Ta osoba, ta kobieta, która by przesunęła tą granicę o rok, o dwa, ona przecież wobec niej także państwo musiałoby zrealizować zobowiązania, z tym, że na pewno te dwa lata by spowodowały, że jej emerytura... Polacy są takim narodem bardzo przez szatana zwiedzionym, w sensie, proszę państwa, autorytarnym, tytularnym. Myśmy tutaj mówili na temat autorytaryzmu, autorytaryzm Warszawy, że ludzie lubią się wywyższać, że mają szkoły, że mają tytuły, albo że mają samochód, że mają dom, a innych pod most, na śmietnik. I to, proszę państwa, pokazuje głupotę totalną, głupotę straszną. Czyli trzeba psychologicznie to rozbierać, patrzeć się. Nie na to, co błyszczy, że jest niby złotem, prawda? Tylko na to, co jest we wnętrzu i serducha i jestestwa. Były prawnie chronione przed zwolnieniem z pracy. Jak ta prawna ochrona będzie wyglądać w tym nowym systemie? Myślę, że ustawodawca tutaj zastosował rozwiązanie takie, że teraz mamy przesuniętą tą granicę ochrony wieku przedemerytalnego, bo jeżeli powiemy, że wynosi w tej chwili 61,1 miesiąc dla kobiet, 66,1 miesiąc dla mężczyzn, czy trochę już więcej w tej chwili, to ta granica wieku emerytalnego dzisiaj obowiązująca, ona będzie zachowana. A więc to oznacza, że jeżeli osiągniemy ten wiek 1 października, 60 lat w przypadku kobiet, 65 w przypadku mężczyzn, to dla tych osób będzie przesunięta ta granica do tego wieku, w którym my przyszli w tym nowym systemie, tak? A więc dla tego przykładu 61 lat i ileś miesięcy, 66 lat i ileś miesięcy. Także ta gwarancja, ona także powinna być wykorzystana z punktu widzenia tego podejścia, że to jest prawo do emerytury, że osiągnięcie tego wieku nie może być podstawą do pozbycia się pracownika, do wypowiedzenia umowy o pracę, to jest niezgodne i z prawem, i z orzecznictwem sądów, a więc to przesunięcie tej granicy daje nam oczywiście dodatkową ochronę. Musimy powiedzieć otwarcie, że trzeba słuchać głosów partnerów społecznych, którzy też mówią, że z punktu widzenia Betonia Rawieża, widzisz, działać w drugą stronę, a więc tej polityki
zmiany w ogóle tak zatrudnienie czy przed rozpoczęciem tej ochrony, ale ja myślę, że z punktu widzenia tego prawa gazet, który trzeba mieć na uwadze tą wydłużoną ochronę i także ją brać pod uwagę, kiedy podejmujemy decyzję, przechodzimy na emeryturę, czy też jeszcze, jeżeli stawia ustawić swoje państwo zdrowie na to pozwala, właśnie o randze tego wydarzenia, jak to się też stało, że do takiego właśnie wydarzenia dochodzi w Warszawie. Od 1 lipca każdy zapadający w tej społeczności bez mogę będzie zainteresowany testem stóp, ale też logika państwa to rusza kampania społeczna organizowana przez pana prezydenta w pani Szydło i zakład ubezpieczeń społecznych w imieniu Polski. Obywatele naszej Senatu będą informowani o tym, czego mogą spodziewać się po tej tak zwanej rewolucji emerytalnej. To myślę, że to jest zmiana ogólna, zmiana powiedzmy emerytalnie jest parametrem. Tak rozpoczyna się kampania informacyjna, a tak jak było to zapowiedziane, to jest to prawo do emerytury, to jest podkreślane, a więc z tego prawa trzeba sobie uczynić taką wielką przyjemność, żeby sprawa doświadczenia, sprawa do emerytury uczestniczyć w tym procesie. I właśnie uczestniczy takim dobrym przesuwaniem, że rzeczywiście przekalkulowałem, odbyliśmy te spotkanie z doradcą. Widzimy, że jest w tej sytuacji. Właśnie ta kampania ma właśnie uświadomić, że to jest prawo, że jeżeli przesuniemy tę decyzję, to doświadczenie wzrasta o te 8% dostaliśmy. Że absolutnie ten wiek, ta przedłużona ochrona na każdy wziąć pod uwagę, żeby skorzystać z tego prawa. Więc kampania skierowana do ubezpieczonych, do pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie informował o tych rozwiązaniach, o których dzisiaj z ojcem tutaj rozmawiamy, a więc o tym, żeby korzystać z doradców, z kalkulatora, a także żeby się zainteresować swoją sytuacją ubezpieczeniową, jeżeli chodzi o kapitał początkowy. Proszę ojca, to jest tak, że systemy publiczne, emerytalne w wielu krajach, w tym w Polsce są krytykowane z różnych powodów. Czasami merytoryczne, czasami pozamerytoryczne. Ale myślę, że tu musimy odpowiedzialnie powiedzieć tak, że świadczenia emerytalne, które są wypłacane z tych publicznych systemów, one gwarantują 94-95% budżetu gospodarstw domowych, osób, które są w pracy. Więc tu są te elementy materialne, pieniężne, które de facto decydują o możliwości właśnie opłacania należnych zapewnienia warunków życia. A więc musimy patrzeć na te systemy z całkowitą odpowiedzialnością, troską, ale także oczywiście informować o tym, że prawo do emerytury jest prawem, a nie oznacza emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o obniżenie wieku emerytalnego to temat naszej dzisiejszej kolejności. Możemy porównać się z telewizjami z nami. Państwo proszę o doświadczenie zainteresowanych gościów, aby przyjść prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Państwo często narzekają na różnego rodzaju wyzwalające się kolejki, bo specjalistów poszczególnych urzędach administracji państwowej dzisiaj drogą telefoniczną mają Państwo możliwość skierowania pytań i porozmawiania z panią prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na telefon, to jest oficjalne rozpoczęcie tego przygotowania.
zaplanowane do spotkania bilateralne sejm. Czyli jutro duże obrady sali plenarnej. No więc niewątpliwie to, że jest prezydent Andrzej Duda, pozwala nam określać też zmianę wydarzenia bez precedensu i wzmacnia jego rangę. Ważne jest pod do podkreślenia to, bo trochę nam to umknęło, a musimy o tym powiedzieć, dlatego że jesteśmy, rozmawiamy na takiej antenie, gdzie te sprawy duchowe są istotne. Skoro są istotne, to mówimy też, że w tej ankiecie szczytu, którą ojciec na pewno przedyskutował dokładnie, jest tam rzecz bardzo ważna dla wszystkich, mianowicie marszałek. Marszałek Kuchniński będą mówili o wspólnych wartości. A jedną z zasadniczych wspólnych wartości dla wszystkich państw, które będą 17-18 maja w Warszawie, jest oprócz suwerenności, niepodległości, także religia. Także religia, wartości religijne, duchowe. One nas łączą. Zależy od tego, o czym powiedzieliśmy, kto jaką religię reprezentuje. Dlatego, że ten korzeń często jest bardzo tożsamy. Ergo chodzi o to, że będziemy mówić o takich sprawach, które w Europie Zachodniej są nieco pomijane i nieco bagatelizowane. A nam zależy na tym, żeby wracać do tych korzeni, nie zapominać o korzeniach chrześcijańskich i na tej podstawie budować porozumienie. A więcej, na tej podstawie można nawet budować reformę tego, co już jest, czyli kryzysu pewnego, w jakim Europa się znalazła. Ja to podkreślam dlatego, że jest to jeden z kluczowych fragmentów rozmów, które w Sejmie, no nie można o nim zakończyć. To nie oznacza, że tak też powinniśmy postępować. Nie można o tym zapominać, dlatego też delegacja ukraińska będzie w Warszawie, dlatego też inne państwa regionu chcą o tym rozmawiać. Nie zależy nam kancelarii Sejmu, marszałkowi Sejmu, nie. Przede wszystkim zależy na tym, żeby mieć oczy szeroko otwarte, bo dzieje się rzeczy dużo, a politycy mają tendencję do akceptowania tej rzeczywistości, a na ten komentarz często nie ma miejsca. Ten komentarz znajdzie się właśnie w Sejmie podczas tego szczytu. No cieszę się, że stacja i Radio Maryja i Telewizja Trwam będą naszymi partnerami w tej sprawie. Panie dyrektorze, nie rozmyśliwe, czy mamy właśnie narzędzia, czy mamy jakąś formę nacisku na wspomniany anekdotyk w czasie naszej rozmowy i tego, że może nam się ta sytuacja Europie nie podobać, czy coś takiego. I teraz właśnie, czy może być jeden głos, że my jesteśmy w stanie wypracować, bo tak jak pan sądzi,
i nie jest jakąś formę nacisku, wpływu tego, że nasz głos wspólny będzie bardziej słyszalny, że do takich rzeczy czy do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Bezsprzeczne jest to i to jest stanowisko marszałka Sejmu Kancelarii, Sejmu Marszałka Senatu, że tylko w klubie można forsować pewne rozwiązania i ten głos jest bardziej słyszalny. Stąd zaangażowanie Polski w grupę Wyszehradzką, stąd mobilizacja na spotkania z partnerami poza nimi, ale jednak będącymi w Europie. Dobrze wiedzieć o tym, że głos samotnego polityka jest trochę wołaniem na pustyni, natomiast głos grupy ma pewne znaczenie. Poza wszystkim nie można wspominać o tym, że ja tej części grupy jest dosyć jednoznaczna. To znaczy wypracowany pokój jest rzeczą bardzo ważną, ale nie wiadomo jak bardzo trwało. Warto pamiętać o historii, wyciągać jej lekcje. To my te lekcje wyciągamy i staramy się o niej mówić, że to wszystko, co udało się zbudować w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach nawet, niekoniecznie musi być tak bardzo trwałe, jak nam się wydaje. Jeżeli będziemy milczeć, na pewno tej lekcji z historii nie wyciągniemy. I jedyna droga, wydaje mi się, że to była jakaś jedyna droga środkowania, to szukanie porozumienia właśnie w dużej grupie, dlatego że indywidualnie, na indywidualną politykę mogą sobie pozwolić, jak ojciec wie i nasi słuchacze wiedzą, mocarstwo. Oni mogą to robić sami, natomiast państwa średnie, państwa małe muszą się grupować, muszą szukać porozumienia i wsparcia. To jest rzecz bezdyskusyjna. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. To trzeba, można jest wcześniej udać się popatrzeć na ten sobie wcześniejszej kariery. Ale tutaj z tej wypowiedzi ze stanu faktycznego pani wynika jeszcze informacja właśnie o tych okresach wychowywania dzieci. Tutaj koniecznie trzeba udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ przepisy dotyczące zasad uzupełniania tych okresów, one się zmieniały. I one są w tej chwili korzystniejsze niż kiedyś. Być może jeżeli ktoś miał ustalone w kapitale początkowym te okresy według jeszcze tych przepisów przed zmianami, tych zmian było kilka, to warto także się tym zainteresować, bo istnieje taka możliwość prawna jak ponowne ustalenie kapitału początkowego, bo w przypadku pani to będzie chodziło właśnie o tym systemie. Panie profesor, jaka jest najniższa emerytura? 1000 zł. Połowa minimalnego wynagrodzenia. 1000 zł. Wypłacamy obecnie już ponad 150 tysięcy minimalnych emerytów, ale wypłacamy już sporo ponad 100 tysięcy emerytów poniżej 1000 zł, w tym także świadczeń na poziomie kilku złotych, a nawet 4 groszy, już kiedy rozmawialiśmy w ubiegłym roku w październiku, została podjęta decyzja o przyznaniu takiego świadczenia w wysokości 4 groszy, bo system emerytalny otwiera prawo do emerytury także jak płacimy jedną składkę. I tak tam było symboliczną, że z chwilą spełnienia warunków wieku to oświadczenie jest obliczane. A więc tak naprawdę istotnym problemem jest to, co są te świadczenia poniżej minimalnego, bo to są osoby niespełniające warunków stażowego. 20 lat w przypadku kobiety, 25 w przypadku mężczyzn od 1 października, czyli de facto mają emeryturę obliczaną w taki sposób czysto matematyczny. Składka ta kilka złotych, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dalszych panie i to wychodzą te grupowe podniesione świadczenia. Oni sprzeciwiają się projektom ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. O tym mówi rząd, o tym wcześniej sygnalizował minister Zbigniew Ziobro. Jak pan odnosił się do tego, bo pewnie no, będzie się musiało wiele zmienić. Na to też oczekują ci, którzy w jakiś sposób no, albo zbyt długo czekają, albo sprawy też nabrzmiały w taki sposób, że to nieraz jest i związane z krzywdą ludzką. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości po 1995 roku
zasad niższą można spotykać. Dziękuję bardzo. Pojaśniamy. Kapitał początkowy to jest ten kawałek emerytury, za który... Czyli po prostu ludzie no pewnych rzeczy nie wiedzą, się pytają, ale kto pyta, ale w dobrej, słusznej sprawie to nie błądzi. Jak kto pyta, głupoty. Proszę Państwa, czyli jak Polacy się dorabiali, albo żebrali, albo kradli, albo kombinowali. Przecież kombinowanie to też jest oszustwo, kradzież. I jeżeli ręka rękę myje, ludzie się nie przyznają, to o czym my to mówimy? O czym my to mówimy? Tak, system odwoławczy mamy w Polsce. To samo, co było 2000 lat temu, to samo jest i teraz. Jeszcze nad przed grobem, przed śmiercią Jezusa, jeszcze trzeba było go wydrwić, jeszcze wyśmiać, okpić. Także taka jest wiedza ludzi. Zero Słowa Bożego, zero Biblii, ciemnota, debilizm. Stąd dorabiają się na zebraniu, na kombinowaniu, a uczciwie to nikt by jakby nie pomyślał, że można jeszcze żyć uczciwie, proszę Państwa. Nikt jeszcze nie pomyślał, że można żyć uczciwie. Nikt jakby o tym jeszcze nie pomyślał, że można i tak żyć uczciwie. To więc dziwią się, że Świadkowie Jehowy nie piją alkoholu, że Świadkowie Jehowy nie obchodzą imienin, urodzin, a głupi są, ha, 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 ha. Także debile obśmiewają Świadków Jehowy, debile obśmiały Jezusa Chrystusa. No, a dlaczego Świadkowie Jehowy tacy są bogaci? Bo przecież dostają po 30 tysięcy za uczczenie nowego członka na stadionie Legii, tutaj przy trasie Łazienkowskiej nad Wisłą w Warszawie. Przecież Świadkowie Jehowy mają za jednego członka 30-40 tysięcy. Co oczywiście, że jest bzdurą, bo debile specjalnie tak mówią, a Świadkowie Jehowy właśnie dlatego, że nie obchodzą imienin, że nie obchodzą urodzin i na bzdury pieniędzy nie wydają, to pieniądze mają. No, albo mówią, że najwięcej pieniędzy mają emerytki, staruszki takie, bo one dają na Radio Maria, a tamte, co nie dają, mówią, że nie mają. Ale mają na podróże, na wycieczki, a skąd mają, na kradli. No, także proszę Państwa, CBA zatrzymało biznesmena. Proszę bardzo, Maciej M. i jego syn adwokaci, rzeczoznawcy w kajdankach za reprywatyzację. Jeszcze tego, żeśmy tu nie przeczytali, no bo żeby do prokuratora, do prokuratury dostarczyć, doprowadzić, to trzeba skuć
kajdanki. Także proszę Państwa, CBA zatrzymało biznesmena. CBA rozbija warszawską ośmiornicę reprywatyzacyjną. Znany ze skupowania roszczeń biznesmen Maciej M. i jego syn Maksymilian M. zostali wczoraj zatrzymani, a z nimi sześcioosobowa grupa adwokatów i rzeczoznawców majątkowych. Maciej i Maksymilian M., dzięki skupionym roszczeniom, stali się właścicielami atrakcyjnego gruntu na placu Defilad z przedwojennym adresem 7/29, na którym można stawiać wieżowiec. Działek przy Twardej 8, 10 oraz Królewskiej 36. Właściciele firmy, do której należy m.in. kontrowersyjny budynek przy Podwalu, zostali wczoraj zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji. Ujęto łącznie 8 osób, w tym znanego adwokata Andrzeja M., który od lat występował jako pełnomocnik rodziny M., dwoje adwokatów, którzy byli kuratorami spadkobierców podejmowanych przez nich nieruchomości, Grażynę K., B., Tomasza Z. oraz rzeczoznawców majątkowych Michała Sz., Jacka R. oraz Andrzeja K. Jak ustaliliśmy, cała grupa podejmowała działania wprowadzające w błąd sądy, urzędników i prawowitych spadkobierców w procesach zwrotu działek. Wartość szkód szacowana jest na 46 milionów złotych, ale może być znacznie wyższa. Będzie weryfikowana przez biegłych rzeczoznawców, mówi rzecznik CBA Piotr Kaczorek. Zatrzymani zostaną przewiezieni do wrocławskiej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. A czemu do wrocławskiej prokuratury? Nie ma bliżej? No jak są z Wrocławia, to do wrocławskiej prokuratury. Także widzicie Państwo, trzeba się wzbogacić na Polsce, trzeba ją okraść, ograbić, niby się jest dobrym człowiekiem, tytuły, szlachectwo i majątek, Mercedesy i rozjeżdżanie się po całym świecie. I co jeszcze? I co jeszcze? A takich innych opluć, obśmiać i pod most. I pod most. Także widzicie Państwo, coraz więcej sprawiedliwości jest na świecie, ale nie tak łatwo o tę sprawiedliwość, bowiem są opory w linii PO, Platformy Obywatelskiej, tak jak dzisiaj Szydło mówiła, że raz mówili tak odnośnie uchodźców, raz mówili inaczej, czyli że kłamią, czyli że kręcą, są nieuczciwi. No to czyli no, nawet podejrzenia padły. I taka Polska, Polak bardzo troszczy się, dba o tytuły, kształcenie, tytuł. No magister to już teraz, to co tutaj magister, to inżynier, to jest mało, tu trzeba mieć po kilka studiów. I tutaj dopiero, proszę Państwa, wielce. Albo Państwo zobaczą też Martusia. Może i nie ona to jest tak całkiem winna, ale mówi, chcę zabić cię, muszę cię zabić. No jest taki głos, ale po co? Ale po co? Ale dla jaj, czyli ordynarność i głupota. Ordynarność i głupota, żeby dowartościować siebie, żeby siebie postawić wyżej, w lepszym świetle, korzystniejszym. To jest strasznie prymitywne. To są strasznie prymitywne cechy, proszę Państwa, gorsze niż u zwierząt, bo zwierzę, żeby w Afryce jedno drugie mogło zagryźć, to tylko mogło, bo głodne było i musiało. A człowiek może w inny sposób. Ma umysł, ma inteligencję, rozum, który nie wykorzystuje odpowiednio, właściwie, i dlatego mówią, że jest debilem, że jest głupi. Podczas gdy wydawało mu się, że jest mądry. Także tu trzeba z tej strony patrzeć biblijnie, a nie po żydowsku od strony dupy. No. Bo to przykłady najlepiej chyba to ilustrują. A śmiali się taki z Noego, że budował arkę. Śmiali się i z Jezusa, prawda? A Jezus powiedział, że tak jak było za dni Noego, wtedy kiedy jedli, pili i też tak samo żyli, rozpasani byli jak w czasie starożytnego Rzymu, w czasie Nerona,
Nie spostrzegliście, że nastał potop, zmiótł wszystkich, a Noe z rodziną wszedł do arki. I to przecież Jezus Chrystus powiedział, albowiem jak było za dni Noego, Jezus powiedział. Czyli dla Jezusa to nie była jakaś bajka, prawda? Skoro w usta Jezusa wszczepiono, włożono takie słowa. Proszę, proszę Państwa, gdzie my żyjemy? Polska pomiędzy Rosją a Niemcami jest strasznie zacofana. W sensie wykształcenia moralności. Strasznie jest zacofana. Jeżeli oni uważają, że mogli sobie nakraść, bo to był system komunistyczny, to im więcej, tym lepiej, tym bardziej jesteś przebiegła, mądra i zaradna. No to jeżeli tak, taką mądrością się człowiek miał w życiu kierować, ja przepraszam bardzo. I to jeszcze pokutuje, stąd tutaj i dźwig ucierpiał, prawda? Żuraw, że druty miedziane zginęły, to zginęło, tamto zginęło. Coś okropnego i teraz będą się trząść ze strachu ci, że ktoś o tym będzie mówił. A przecież skończyły się czasy, żeby, proszę Państwa, karali tego kogoś, kto rozgłosił. Bo nawet i tych kelnerów, prawda, którzy podsłuchali osoby z rządu, co one wygadują na temat Polski, że mają to wszystko gdzieś, jak to Rysia powiedziała w Galerii Milano, proszę zobaczyć w kanale El Mercedes, chuj i dupa i kamień i kupa, jak to było, że tak mówią o swoim kraju. Mniejsza
pyta o to, czy społeczeństwo jest zadowolone, bo nie ma, jak widać, dla tych środowisk aż tak wielkiego, wielkiego znaczenia. Więc chcemy to zmienić. Prezes nie będzie miał wpływu na działalność poręczniczą, bo przecież to, co jest istotą w sądownictwie, to jest niezawisłość. A więc, żeby każdy sędzia mógł orzekać w zgodzie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim w zgodzie z własnym sumieniem. I żeby nie było takiej sytuacji, jak jest teraz, że oto prezes sądu może decydować, komu przydzieli konkretną sprawę, znając poglądy i stosunek poszczególnych sędziów do poszczególnych, się w środowisku dobrze znają, może tak wyreżyserować, że konkretne sprawy będzie przydzielał tym sędziom, inne sprawy innym sędziom. No, właśnie, żeby takiej ingerencji prezesa nie dały mechanizmy, nie rozpatrzył tego. Takie, które powstrzymają przed ingerencją orzecznictwa. Natomiast od prezesów oczekuje się tego, ażeby organizowali pracę w sądach w taki sposób, żeby sądy pracowały efektywnie. I nie ma to nic wspólnego ze sposobem orzekania. Właśnie, żeby tą niezawisłość sędziowską wzmocnić, żeby nie dokonywano wyborów i różnych manipulacji, kto daną sprawę będzie rozpatrywał, to będzie decydował o tym sędziom celowym. Dlaczego ministerstwo chce to wprowadzić od pierwszego lipca? Jeżeli chodzi o dyrektorów administracyjnych w sądach, to też była wielka wrzawa, dlaczego to sądami nie administruje prezes, a jeżeli już dyrektor, no to dyrektor taki, na którego bezpośredni wpływ będzie miał właśnie prezes, i bo jak będzie inaczej, no to dyrekcja w niezależność sądową. Dyrektor ma się zajmować sprawami biurowymi, administracyjnymi, remontami itd. Właśnie. Natomiast prezes powinien się zajmować tym orzecznictwem przede wszystkim, a nie administrowaniem obiektami. I z tego też względu, skoro z budżetu państwa płyną pieniądze na wymiar sprawiedliwości dość niemałe, to przez to, żeby one były racjonalnie wydatkowane, muszą być pod kontrolą i będą właśnie dyrektorzy podlegali w ściślejszym sposób ministrowi sprawiedliwości. Otóż to jest naturalne w każdym zachodnim państwie. Natomiast w Polsce, ponieważ władza sądownicza miała uprzywilejowaną pozycję, no to kiedy chcemy teraz to wprowadzić do takich ram, jak funkcjonuje to w Europie Zachodniej, no to jest wielka wrzawa, tak jak już powiedziałem wcześniej, broniąc własnych interesów, zasłania się prawami i wolnościami obywatelskimi. Dziękuję, czyli ma się wiele rzeczy zmienić. 24 maja, tak, Sejm będzie się zajmował projektem noweli. Tak, będzie pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałbym poruszyć może w tej materii, ale trochę inną sprawę. Rząd przyjął projekt ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To też podniosło się wielkie larum, ale może trzeba też patrzeć przez krzywdę. Przewiduje on między innymi... Także wiecie państwo, żeby ta kobieta dostała jakiekolwiek pieniądze, to musiałaby, no, chyba się wykończyć, gdyby zaczęła opisywać. I to wszystko pod znakiem zapytania. Realizację zobowiązań wyborczych mają zwalczać patologię i pomóc w walce. Już za swoje przecierpiała, nikt ze świadków Jehowy go o to już nie walczył. Już przecierpiała i trudno, jak kogoś zabili, to co, też pójdzie o skargę? Na skargę do kogo? W Jehowę nie wierzy, w Boga nie wierzy. Matka Boska nie pomoże, bo ona jako taka nie istnieje, a może diabeł. Także widzicie państwo. Szatan, diabeł, mamacki rozbudowane. To jest pejoratywny ten świat. Niech się śmieją dziady katolickie, bo są przecież niezapoznani z Pismem Świętym. Ale taka jest prawda, że w Piśmie Świętym szatan i jego świat, no to wiadomo, że szatan, że świat diabła jest w sensie pejoratywny. To wiadomo. Materia dość spora, do tego jeszcze rozmawiamy.
rozporządzenie już gotowe, to jest naprawdę kawał bardzo ciężkiej pracy wykonany. W zasadzie tak wiele tutaj jest zmian i regulacji, że w tak krótkim czasie trudno mi się zdecydować, się zastanawiam, o czym powinienem powiedzieć, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że te projekty stanowią z jednej strony realizację zobowiązań dobrej zmiany w zakresie poprawy standardów działania komorników, tak aby te rozmaite patologie, które dochodziły ze sprawą też państwa, pracy, mediów do świadomości Polaków, nie były na porządku dziennym i nie stanowiły reguły, niemal reguły, a z drugiej strony, że jeżeli już się do nich dojdzie, aby była właściwa reakcja państwa stojąca po stronie osób pokrzywdzonych, czego tak bardzo brakowało. Wiele przykładów, które ilustrują nieprawidłowości działania komorników, to państwo, na co wam dziękuję, pokazywaliście, mobilizując nas wszystkich do tego, aby tą sytuację zmienić. Poprzedni rząd wydawał się być głuchy wobec tych wszystkich sytuacji. Czyli sprawa kryminalna. Ile rzeczy nie pokazu, można powiedzieć, bezkarności stronie nie rozstrzygnięto, nie odgrzebano. Tutaj też, proszę bardzo, do patronusa trzeba pójść na policję. I dlaczego światło kazali, aby było zgaszone? Dlaczego tam się koncentrują, a na te budy nie? A tam też okradną i tak dalej. Tam, gdzie są inżynierowie w tych budach, są komputery. No, ja wiem, że są światła, ale światło nie spełnia roli, bo jeżeli nawet są trzy kamery, a on tam w tych kamerach nic nie widzi, to no to jest zmyłka. Zmyłka debili. Dziecko policyjne wszystko widzi, niestety. Tu tylko jeszcze psa puścić. Jakby zaczął pies czekać, to by facetowi jaja wygryzł i dziury w portkach zrobił i tyle. No i pies by się przydał. No. Bo my możemy nacisnąć. Możemy nacisnąć. Solid Security. Straż pożarna nie, ale straż czy policja, proszę bardzo. Ale będziesz stukać po budach, jak ten się nie otworzy, jak ten się nie odezwie. Niech uczciwie dyrektor, kierownik zobaczy, kto to jest, będzie widział, ale on nie chce zobaczyć, bo on po to zainstalował kamery, że on nie chce zobaczyć, co jest nagrane. Nie chce zobaczyć. Informacji, które przecież też docierały do Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze częściej niż państwo. Tak zrobił szatan ten świat. Bezdusznego, bezwzględnego. Okradali, okradali siebie, okradali ciebie, okradali Polskę. Żeby się nikt nigdy nie dowiedział. Też poleciał prezydent samolot w padu, żeby się nikt nie dowiedział, czy to był zamach, czy to był nieszczęśliwy wypadek. Żeby nikt nie wiedział. I śmieją się, i z Macierewicza, i te Szydło, bo Gruba. No to Polacy są prymitywni, bo ja widzę na Facebooku, przecież to są ludzie kształceni po studiach. I od razu widać, że to jest debilizm, bo jeżeli pokazuje Szydło w krzywym zwierciadle, że jest obrzydliwa, brzydka i gruba, no to nie po kolei dziady katolickie mają w głowie. One chodziły kiedyś do kościoła katolickiego. One stwierdziły, że one już w Boga nie wierzą, że tam nie ma co chodzić. No i zaczęły kręcić, kombinować, oszukiwać, dręczyć, kłamać, napadać, mordować, zabijać. No i jeszcze tutaj nyska potrzebna. Proszę bardzo, zapraszamy. Zasady związane z nadzorem nad pracą komornika, w szczególności wprowadziliśmy taką regułę, że to tam na miejscu, na dole muszą być odpowiednie organa państwa, które reagują w przypadku ewentualnych nieprawidłowości, dlatego zasadniczo wzmocniliśmy pozycję prezesów sądów rejonowych, którzy w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub skarg, które do nich docierają, mają większe możliwości reagowania na wszelkie nieprawidłowości, łącznie z zawieszeniem, bo i dobrze pamiętam, na 3 tygodnie. Dowiedziałaś się. Polska pomiędzy Rosją i Niemcami. Polska, którą trzeba okradać i prędko złodzieja nie znajdziesz, bo wiesz, jak będzie ręka rękę myła, kryła, odwracała uwagę, a że tu jakaś Elżbieta na biurku siedzi o dupie Maryni, o gadania o głupotach, to więc to my nigdy nie dojdziemy do prawdy. Choć miechujki neronowe, debila Nerona, który też nie wiedział, co wymyślić, to oskarżył chrześcijan pierwszy chrystianizm o podpalenie Rzymu. Radio Konciki. Rozwiązania zostały zapisane, też oczywiście pozostawione. Same skandale. Złodzieje, pijak, żebraki.
Złodzieje, pijaki, żebraki. Potem się dziwią, że wiesz, on biegnie do żebrania. On się spieszy, on rwie do żebrania. No niestety. Bo ma korzyści, to dlatego biegnie do żebrania. Dlaczego do tacy na wrotkach biegną? No bo tacy też mają korzyści, bo żebrzą na tacę. Bo na wrotkach, nawet z tacami i na wrotkach. A jak Jezusa już prowadzili na szafot, no. A to ten, co chciał świątynię w 3 dni odbudować, żeby ją zburzyć. Niech z krzyża zejdzie, czyli spala, oczywiście, bo na palu. Niech zejdzie, niech sobie. A to przecież po co Jezus miał wyzwolić, jak przyszedł po to, żeby oddać swoje życie doskonałe, doskonały baranek na ofiarę za ludzi, na okup, jako ofiara na okup, żeby już te baranki nie były składane, a oni Żydzi, a piać barany, a piać kapłani. No to tamtych kapłanów było więcej, też nie mogli doprowadzić ludzi do nieskonałości, do doskonałości, bo sami byli niedoskonali i ludzie są niedoskonali. No to ci kapłani nie są potrzebni, a oni znów tych kapłanów dają te ofiary, nie są potrzebne. Oni znów chcieli tutaj całopalenie, chcieli ubój rytualny wprowadzić w Polsce. No głupota i debilizm, głupota i debilizm. I to ludzie kształceni, czy to młodzieży, czy to starzy, czy talerzy, czy misek, to wszystko jest, proszę Państwa, głupota. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, mówi Pismo Święte. Apostoł Paweł też pisał wielokrotnie, chcieli być mądrymi, stali się głupi. Polacy to mogą głodować 2 tygodnie, nic nie jeść, ale muszą mieć tytuł magister, inżynier i różne. Muszą mieć tytuł, bo potem mają okazję się wywyższać, oni są kimś. Ale nigdy, jeżeli chodzi o rzeczy jeszcze ważniejsze, to nie mogli tego poznać, bo mieli za mało intelektu, mieli za mało rozumu. No to więc jest, co jest. Pomiędzy błotem a kowadłem, kopciuchy w Polsce, pomiędzy Rosją, pomiędzy Niemcami. Nigdy nie zmądrzeją. Nigdy. Jeden drugiego nabierze. Nogę podstawił. I takie. No to Jezus takich nauk nie głosił. Kto to przerobił? Kiedy to przerabianie się zaczęło i gdzie? Nikt tego nie chce sprawdzić, bo to się nie opłaca. Jeszcze może samolot, może od zapomnienia ocalić świat, od zapomnienia w jakimś tam procencie. Powodowały rozmaite wątpliwości i niejasności i często też skargi. Dlatego wprowadzamy jedną... Jakie skargi? To są uwagi, a nie skargi. U nas nie ma żadnych skarg. My na nic nie narzekamy, proszę Państwa. U nas są uwagi. To jest kanał edukacyjny, nie zapomnijmy. I żebyśmy się mogli nastroić, nastawić, czy może czegoś nawet nauczyć, albo sami, że może coś przypomnieć. No to dlatego to jest kanał edukacyjny. Dla każdego coś dobrego. Zapraszam. Kwoty pieniężne, które są dochodzone do komornika czy na jego rachunek, to wówczas ta stawka będzie wynosić, o ile pamiętam, 3%, a jeżeli to przekroczy termin 14-dniowy, też będzie dobrowolne oddanie tej sumy, która by była przedmiotem postępowania, to będzie to kwota, o ile pamiętam, 5%. Jednym tu jest bardzo wiele szczegółowych mechanizmów i rozwiązań, które detalicznie opisane są w tych dwóch rozległych aktach prawnych. Nie miejsce tutaj, aby na temat tych wszystkich rozwiązań dyskutować. Jedno można powiedzieć, te ustawy stanowią odpowiedź na powszechnie artykułowaną potrzebę prowadzenia kontroli i nadzoru nad działalnością komorników, ucywilizowania tej działalności, a jednocześnie też podniesienie prestiżu i zaufania do tego bardzo potrzebnego jednak w obszarze gospodarki rynkowej zawodu. To była wypowiedź pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Rząd przyjął projekt ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To był fragment konferencji, na której była również pani premier. Trzeba być biznesmenem, trzeba być magistrem, trzeba mieć studia wyższe, 10 domów i 2 samochody. I wtedy się oczywiście dumnie nosić z kopytami w kieszeniach, no bo papieroski trzeba palić. Oczywiście świadkowie Jehowy tego nigdy by nie robili, dlatego nawet i świadków Jehowy tutaj nie ma, którzy nie pasują do tej śmierdzącej Warszawy. I w ogóle nie ma tu ludzi prawych, nie ma tu prawosławia, nie ma tu mormonów, nie ma ewangelików, bo Ewangelia jest w śmietniku i nie ma świadków Jehowy.
I nawet i dosłownie Ewangelia w śmietniku, bo kiedyś Państwo widzieliście w centrum Warszawy Nowy Testament w śmietniku na ziemi, na bruku. Na ulicy. Pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco bierzemy udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych, między innymi wspólnie z Niemcami realizujemy takie projekty humanitarne, realizujemy takie projekty humanitarne z polskimi NGO-sami. Bardzo silna współpraca jest ze Stowarzyszeniem Kościół w Potrzebie i udzielamy tej pomocy zarówno dotyczącej leczenia osób, jak i odbudowy w tej chwili domów dla poszkodowanych w Syrii. To są konkretne. Także dzisiaj to trzeba iść z prądem. Zdechłe ryby wszystkie, dziadostwo z prądem. To wtedy wiesz. Na nic uwagi, nie zwracać to i ty, to i ta, czyli taka jest, proszę Państwa, narośl rakowa, żebracza, wyjałowione, bez witamin, ciało, narośl rakowa, niepotrzebna, ale nie ruszaj tego, bo to musi wyjść, bo będzie większa rana i będzie się, będą przerzuty z narośli rakowej. I trzeba z prądem iść, śmierdzącą rzeką płynąć, a zdrowa ryba płynie pod prąd, a zdechłe wszystkie, podawanie rąk, tytułowanie się, rabbi, nauczycielu. A Jezus mówił, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, Jezus Chrystus tylko, a wy wszyscy jesteście braćmi, czyli nie wolno się wywyższać, nic. No i całe mnóstwo rzeczy Jezus przy okazji powiedział. Po czym wracamy do wypowiedzi prominentnych polityków Platformy sprzed niedługiego czasu, bo sprzed zaledwie kilku miesięcy, nawołujących wręcz polski rząd do tego, by uchodźców przyjmować. Potem znowu wychodzi przewodniczący Schetyna i mówi, że jednak nie będą przyjmować. A w tej chwili bądź co bądź prominentna posłanka, europosłanka. Żeby nie rozdmuchiwać, ja zaraz jak napiszę, to podam do patronusa i na policję. A jak napiszę, to napiszę. Dziecko policyjne wszystko pamięta w szczegółach, ale to nie o to chodzi, że wszystko pamięta jak leci, tylko to co istotne. Dlaczego kazali tutaj kierownicy trzymać budowę bez światła, bez zapalonego? Dlaczego to? Dlaczego tamto? No to policja wróci, będzie musiała jeszcze analizować. No, ten kierownik mówił, że po co ja to rozdmuchuję? Ja to mówię tylko przy okazji. Przy okazji. Przy temacie. No bo jeżeli oni nie chcą wiedzieć, kto o 17.07 w niedzielę szedł do budy i do której budy uciekał z toalety. Kto to chodzi w niedzielę na budowie? Obca osoba. Pracownik oczywiście, który mieszka, ale nie wolno. Nie chce się dowiedzieć, to znaczy, że kręci. Kierownik kręci. Tutaj wiesz o takim człowieku szarpym taśmi. On prosił, czy może do 10 tu postukać, bo on późno przyszedł do pracy, musi nadrobić. No to ten Zbynio krzyczał na niego, że to jemu się nie podoba, że jest podejrzany autorytornie, że nie wiadomo, kim on jest. No a tamta druga rzecz, przez palce, jakby tego nie było. No ale przecież my nie jesteśmy ślepi. Chyba, że ten Lewartowski może jest ślepy, albo ten Rysiu. No. Ja dziecko policyjne nigdy nie jestem ślepa. Ja nawet, wiesz, coś mi się odbija od lustra, to ja to widzę. Jak nie tu, to tak. No, radio Końcika. Proszę być z nami. No. Słuchaj Państwo, Radia Maryja, przed nami wiadomości. Przedstawią Justyna Kendra i Piotr Brzezina. Powoli, powoli, nikogo nie ma. Bezpieczeństwo i zdrowie obywateli są priorytetem rządu, powiedziała premier Beata Szydło w szpitalu wojskowym w Warszawie. Szefowa rządu wzięła udział w otwarciu zmodernizowanej kliniki kardiologii chorób wewnętrznych. Jesteśmy zdeterminowani, żeby program zmian w służbie zdrowia zakończył się sukcesem mierzonym poprawą dostępności do usług medycznych, zaznaczyła. Będzie mierzony tym, iż ludzie będą
że każdy w Polsce będzie mógł powiedzieć, że w każdym momencie, kiedy potrzebuje pomocy, tej będzie miała pomoc. Otrzyma, skorzysta z niej, ciebie nie zamarzuje. I będzie świadczonych usług. No tak, za człowieku ogólnie się mówi, że tego, że jest bezpieczny. Muszę ciebie stawić, mówi Marta Dobosz. A ja mówię, płacz, no. Ona mówi, dla jaj, dla jaj. W otwarciu uczestniczył także szef Antoni Macierewicz. W klinice wykonuje się rocznie ponad 3000 badań i zabiegów inwazyjnych. Przeprowadzone zmiany mają wzmocnić potencjał kliniki. Będzie podwyżka emerytur do 1000 zł dla rencistów, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, ale nie legitymują się odpowiednią liczbą przepracowanych lat. Sprawa dotyczy 105 tysięcy osób, których nie uwzględniono przy wprowadzeniu przepisów.